Czarzasty. Jestem ciekawy walki z wielkimi koncernami amerykańskimi. Włodzimierz Czarzasty. Podatek PiS jest nieuczciwy. Jestem ciekawy walki z wielkimi koncernami amerykańskimi, które mają miliardowe dochody, powiedział w programie Graffiti Polsat News wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, odnosząc się do planowanego przez PiS podatku od reklam. Jednocześnie polityk zaznaczył, że opłata w tej wersji jest nieuczciwa. Czarzasty zaznaczył w Polsat News, że lewica popiera opodatkowanie międzynarodowych koncernów medialnych działających w Polsce. My jako lewica zawsze uważaliśmy, że koncerny międzynarodowe, takie jak Google, powinny płacić podatki w Polsce, stwierdził. Takie sprawy powinno się załatwiać przez Unię Europejską, ale pozycja Polski w Unii Europejskiej nie jest za silna, dodał. Natomiast jeśli chodzi o media prywatne, to jest bardzo poważna sprawa. To już nawet nie chodzi o pieniądze, chodzi o to, żeby jedynymi mediami w Polsce były media publiczne, a wszystkie pozostałe media żeby ograniczyć, powiedział. Według niego wiele lokalnych mediów może tego nie przetrwać. Zaznaczył jednocześnie, że podatek od reklam, który chce narzucić PiS, jest nieuczciwy. PiS robi to specjalnie, po to żeby dać prywatnym mediom łupnia, żebyście ich całowali po rękach, pokazywali bez przerwy i chwalili, stwierdził. Czarzasty zaproponował także, aby w ramach protestu nie zapraszać polityków PiS do programów. Może teraz przez tydzień pokazać PiS-owi, jak może wyglądać Polska bez PiS-owców w telewizji. Zobaczymy, jak się będą czuli, zaproponował. Protest mediów. Na początku lutego do wykazu prac legislacyjnych rządu wpisano projekt ustawy, której konsekwencją będzie wprowadzenie składki z tytułu reklamy internetowej i reklamy konwencjonalnej. Zgodnie z założeniami połowa wpływów ze składek od reklamy ma trafić m.in. do NFZ. W środę znaczna część mediów prywatnych protestowała we wspólnej akcji Media bez wyboru. Od rana telewizje Polsat News i TVN24 zamiast programu nadawały specjalny komunikat. Na portalach, m.in. interia.pl, polsatnews.pl, onet.pl czy TVN24 czytelnicy nie przeczytali żadnego artykułu. Do akcji przyłączyły się również niektóre dzienniki i stacje radiowe. Trzy opozycyjne kluby. KO, Lewicy oraz KPPSL złożyły w środę jednobrzmiące projekty uchwał Sejmu, w których rząd wzywany jest do wycofania się z projektu ustawy o składce od wpływów reklamowych i odpartyjnienia mediów publicznych. Szefowie klubów we wspólnym oświadczeniu wyrazili solidarność z mediami.